Dzień dobry Państwu, mamy piątek 13. Zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń z terenu Podhala. Tematy, którym dzisiaj bliżej się przyjrzymy, to włam na plebanie, mandaty za sople, przeprosiny Piotra Najsztuba oraz rabczańskie technikum informatyczne w czołówce. Do włamania na plebanie jednej ze spiskich parafii doszło przedwczoraj rano. Łupem złodziei padło 17 tysięcy złotych. Podhale 24, powołując się na słowa rzecznika Nowotarskiej Komendy Policji, pisze, że do zdarzenia doszło, gdy ksiądz wyszedł do szkoły uczyć dzieci. Sprawcy nie pozostawili żadnych śladów. Jak informuje policja, trwają czynności dochodzeniowe. Zima trwa pełną parą. Nie brakuje wahań temperatur, przez które na dachach pojawiają się zwisające sople. Jest to bardzo duże zagrożenie dla przechodniów, gdyż uderzenie soplem spadającym z kilku metrów najczęściej kończy się śmiercią. Gazeta Krakowska ustaliła, że miasto Zakopane zapowiada walkę z niebezpiecznym efektem zimy. Straż Miejska za zwisające sople może nałożyć na właściciela posesji mandat o wysokości nawet do 500 zł. Pozbywając się sopli, możemy komuś ratować życie, a na dodatek zaoszczędzić 500 zł. Przechodzimy na stronę Podhale 24. Po tragedii w Ełku przez społeczeństwo polskie przetoczyła się fala krytyki i nienawiści do imigrantów z krajów Bliskiego Wschodu. Na fali tych wydarzeń dziennikarz Radia Tok FM oraz Gazety Wyborczej Piotr Najsztub porównał imigrantów i górali w bardzo wulgarny sposób. Jak tłumaczy dziennikarz, sformułowania, które padły z jego ust, miały być prowokacją i uwrażliwić Polaków na agresję, z jaką spotykają się w naszym kraju imigranci. Ponadto Najsztub przeprosił górali, stwierdził, że cieszą się dobrą opinią i szacunkiem i jeszcze raz podkreślił, że wypowiedziane przez niego słowa były jedynie prowokacją. Gazeta Góral Info pisze o rankingu szkół ponadgimnazjalnych organizowanym przez miesięcznik Perspektywy. Komisja rankingowa pod przewodnictwem Jana Łaszczyka, rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, przyjrzała się ponad 2000 liceów i podobnej ilości techników. W tym miejscu gratulacje należą się Technikum Informatycznemu w Rabce-Zdroju, gdyż wśród tak wielu szkół zajęło 37 miejsce. Jak widać, szkoły mogą być dobre nie tylko w dużych miastach. I tradycyjnie na koniec przechodzimy do pogody. Weekend szykuje się nam pochmurny i szary, jednak temperatury poprawią nam humor, ponieważ podniosą się zdecydowanie bliżej zera niż to było w ostatnich dniach. Przez dzień osiągną od minus 5 nawet do plus 1 stopnia. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Michał Oleksy, Telewizja Podhale.